Dzień dobry, drogie dziewiarki. Dzisiaj spotykamy się po to, by pokazać Wam włoski sposób nabierania oczek. Tę metodę już pokazywałam w naszym spotkaniu na żywo, ale spotkania na żywo rządzą się swoimi prawami, a tutaj w krótkim materiale, mam nadzieję, że krótkim, choć Adi mi nie wierzy, że będzie króciutko, ponieważ o włóczkach, robótkach, kto jak to, ale ja nie potrafię mówić krótko, ale się postaram. Włoski sposób nabierania oczek. Czyli przechodzimy do sedna sprawy, żeby nie przedłużać się i bym zmieściła się w czasie. Włoski sposób nabierania oczek charakteryzuje się tym, że jest bardzo elastyczny. Im jest taki, powiedziałabym, przestrzenny. Zakładamy, że potrzebuje 18 oczek. Dzielimy sobie na 2 te 18 oczek, czyli wychodzi 9. 9 plus 2 oczka brzegowe. Bierzemy nitkę w kontrastowym kolorze. I w pogotowiu mam włóczkę, która posłuży mi jako ta główna włóczka robocza. W tym wypadku jest to u mnie włóczka Merino 70, Merino od firmy Lankyangs. Przepięknie płynie po drutach i nadaje się na różne dzianiny, m.in. na czapki. Czyli tak, ustaliłyśmy, że potrzebuję 11 oczek. Kontrastową nitką nabieram sobie 11 oczek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mam 11 oczek. Biorę moją nitkę roboczą, czyli tę główną, którą mam w zamiarze dziergać. I teraz wykonuję oczko brzegowe. Wiadomo, to pierwsze oczko jest zawsze takie nieforemne, ono później tutaj pięknie się ułoży, musicie mi uwierzyć na słowo, że tak będzie. Pierwsze oczko brzegowe i teraz wykonuję tak, jedno oczko prawe, narzut, 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 jedno oczko prawe, narzut i oczko brzegowe. I to jest mój pierwszy rząd roboczy włoskiego nabierania oczek. Jest to metoda, którą wyczytałam w gazecie FAM. Przed wszystkimi instrukcjami jest kilka różnych technik opisanych i to jest między innymi stamtąd zaczerpnięta wiedza. I teraz tak, oczko brzegowe przekładam sobie na drucik. To, co było narzutem, przerabiam na prawo. To, co było w rzędzie poprzednim, oczkiem prawym, przekładam z nitką z przodu robótki. Czyli narzut na prawo, oczko, które było w poprzednim rzędzie prawym, przekładam z nitką z przodu robótki. Narzut, przekładam. Narzut przerabiam na prawo. Prawe, przekładam. Prawe, przekładam. Prawe, przekładam. Prawe, przekładam. Prawe, przekładam, prawe, przekładam i oczko brzegowe. Ostatnie oczko w rzędzie przerabiam sobie na prawo. Odwracam robótkę i teraz to będzie trzeci rząd. Ten trzeci rząd jest kontynuacją wcześniejszej pracy, czyli to, co było u mnie oczkiem, to, co było przekładane, teraz przerabiam na prawo. To, co było w oczkiem lewym, po prostu przesuwam na bez przełożenia na drucik z nitką z przodu robótki. Oczko prawe przekładam. Oczko prawe przekładam. Oczko prawe przekładam. Oczko prawe. Muszę sobie odwinąć trochę nitki. Przekładam. Oczko prawe przekładam, oczko prawe
Przekładam oczko prawe, przekładam oczko prawe, przekładam i oczko brzegowe na prawo. To był trzeci rząd, teraz będzie czwarty, ostatni rząd tego nabierania oczek, włoskiego sposobu nabierania oczek. Oczko brzegowe przekładam, kontynuuję wcześniejsze prace, czyli to, co było oczkiem przełożonym, przerabiam na prawo, a to sobie przekładam z nitką z przodu robótki. Prawe, przekładam, 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 oczko prawe, przekładam i oczko brzegowe. Odwracam robótkę i to są cztery kompletne rzędy włoskiego nabierania oczek. I teraz możemy na przykład, jeżeli chcemy sobie, chcemy dalej kontynuować ściegiem 1 na 1, czyli jedno prawe, jedno lewe, możemy to zrobić. I zaraz Wam pokażę. Takie dwa rzędy zrobię. Zwykły ściągacz 1 na 1, czyli to jest rząd piąty w tym momencie. Piąty. Lecę sobie z robótką. Jedno prawe, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe i oczko brzegowe na końcu, jako oczko prawe. Odwracam, zawsze przy oczku brzegowym dociągam nitkę, żeby brzeg był ładny i schludny. W tym rzędzie szóstym kontynuuję rząd wcześniejszy, czyli piąty. Prawe na prawo, lewe na lewo. I kontynuujemy. Lewe oczko, lewe oczko, prawe oczko, lewe oczko, prawe oczko, lewe, prawe. I tak do końca. Dobrze, że tych oczek mam tylko 18, bo byście się zanudziły. Prawe, lewe, prawe i lewe. I oczko brzegowe na prawo. Odwracam robótkę. Mam ten fragment robótki. To jest cztery rzędy włoskiego nabierania oczek oraz dwa rzędy ściągacza 1 na 1. I myślę, że to wystarczy, by Wam pokazać, co zrobiło to, ten włoski sposób nabierania oczek. Biorę teraz sobie drucik z robótki i wyciągam tę kontrastową nić. Wyciągam ją, wypruwam. I ona nam ukazuje takie złamane oczko prawe, które się tak podłamuje w drugą stronę, w stronę lewej, w stronę drugiej strony robótki, czyniąc brzeg grubszym, elastycznym i takim, powiedziałabym, przestrzennym. Widzicie, no trzeba oczko po oczku wypruć niteczkę. Dlatego był ten kontrastowy kolor, by to wypruwanie nie było zbyt uciążliwe, bo wyobraźcie sobie wypruwanie w takim samym kolorze. No tutaj za nitkę taką pomocniczą posłużył mi Tasmanian Tweed. I to jest tak. I teraz jest ten. I teraz widzicie. Widzicie ten fragment? On jest grubszy. Widać tutaj pięknie, że on ma. To jest tutaj się dzieje na nim. Jest grubszy niż ten fragment, gdzie przeszłam 1 na 1. Jest elastyczny. Zobaczcie, bardzo pracuje. Jest to sposób często używany do nabierania oczek na czapkę. Też fajnie będzie wyglądał, gdy nabierzemy, dziergając oczywiście od dołu. To się wtedy może sprawdzić, gdy dziergamy sweterek od dołu, jako ściągacz w sweterku. Również dzięki tej przestrzenności włoskiego nabierania oczek i tego, że to jest elastyczny brzeg, to wszystko zagra. No i jest to pewna rzecz, którą możecie spróbować wykorzystać w swoich cieninach. Włoski sposób nabierania oczek. Potrzebujecie zawsze ilość oczek, jaką potrzeba, czyli na przykład załóżmy, że byłoby to 100,
dzielicie sobie na 2, czyli 50, plus 2 oczka brzegowe, czyli po tym jednym oczku, które będzie trzymało nam dzianinę jako oczko brzegowe, czyli wtedy potrzebujecie 52 oczka. I z tej nitki kontrastowej wyrabia się jedno oczko prawe, jeden narzut, jedno prawe, jeden narzut i tak dalej, i tak dalej. To dzisiaj to chciałam Wam pokazać, włoski sposób nabierania oczek. Coś może, co Wam się przyda. Bardzo chętnie poczytam komentarze, jeżeli po obejrzeniu będziecie chciały napisać, to zapraszam. Zawsze też chętnie oglądamy Wasze udziergi, które pokazujecie, wykorzystując różne techniki. Także też zapraszam do dzielenia się wszystkim i do następnego razu. Pa, pa.